Na dobre i na złe to serial, który gromadzi rzesze fanów przed telewizorami. Na początku jednak fabuła wyglądała inaczej, medyczne wyzwania i losy trójki przyjaciół. Jedną z głównych ról grała Małgorzata Foremniak. Co dzisiaj słychać u serialowej Zosi? Zosia Stankiewicz, Małgorzata Foremniak, Kuba Burski, Artur Żmijewski i Bruno Walicki, Krzysztof Pieczyński. To byli bohaterowie, którzy tworzyli fundament serialu na dobre i na złe przez pierwszą dekadę jego emisji. Widzowie uwielbiali piękną lekarkę i to, jak iskrzyło między nią, a Kubą, oraz ich rozsądnego przyjaciela Bruno. Serial, od kiedy pojawił się w 1999 roku, stał się hitem i przy każdym odcinku zbierał rekordową ilość widzów przed telewizorami. Oprócz medycznych wyzwań, przed bohaterami stały te natury osobistej. Zosie i Kubę kiedyś łączyło uczucie i potrzebowali trochę czasu, by powitać je ponownie. Para w końcu się pobrała i dalsze perypetie przechodzili już jako małżeństwo.